Przyszedł czas na krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło. Słuchajcie, zakończył się okres przygotowawczy, pierwszy etap wyzwania, podczas którego starałam się regularnie wprowadzić aktywność do swojego stylu życia, czyli biegać, korzystać z na przykład trampolin, albo jeździć na rowerze. Różnie mi to wychodziło. Był też czas urlopowy, bo jechałam do Barcelony i na Ironmana i wtedy złapałam bardzo pozytywną energię i tam też trochę biegałam wzdłuż plaży, z mężem. Ale słuchajcie, przyszedł też moment, że przestałam to robić. I tak naprawdę tutaj muszę się uderzyć w pierś, że cały ten etap przygotowawczy nie był tak, jak sobie go zaplanowałam. Nie biegałam 3-4 razy w tygodniu. Czasami było to raz, czasami 2 razy w tygodniu, ale byłam czasami na basenie, czasami jeździłam na rowerze, więc słuchajcie, aktywność była. Zwiększyłam ją w stosunku do etapu wcześniejszego. Muszę teraz zrobić rachunek sumienia i po okresie liposukcji, po krótkim okresie rekonwalescencji wprowadzić ją bardziej regularnie. Ale oczywiście wszystkiego się uczymy, więc nie mam sobie tego za złe. I postaram się, żeby to było regularne, ponieważ pamiętajcie, po zabiegu liposukcji bardzo ważna jest regularna aktywność fizyczna. Moja analiza ciała pokazała 28% otłuszczenia ciała, plus to się przekłada na 17 kg. To jest wciąż norma, ale górna granica. Pamiętacie ta kropka, która tam była, że typ sylwetki jest prawidłowy, przesuwa się w kierunku otłuszczenia. No więc czas na zmiany. Mam 36 lat. Wcale nie będzie lepiej. Ta tkanka tłuszczowa będzie się chciała coraz bardziej odkładać. Metabolizm będzie zwalniał. Także słuchajcie, ta liposukcja ma mi przede wszystkim zabrać te kilkadziesiąt tysięcy kalorii, bo pamiętacie, 1 litr odessanej tkanki tłuszczowej to jest 10 tysięcy kalorii. No ale potem muszę biegać, zmienić nawyki żywieniowe, żeby po prostu mieć ten six-pack. Także pamiętajcie, jeżeli ktoś Wam mówi, że robi Wam sześciopak po liposukcji i nic nie musicie robić, to tak naprawdę to jest ściema. Potrzebna jest też Wasza praca i wtedy możecie cieszyć się nienaganną sylwetką. No i tyle. Także będziecie mogli zobaczyć, czy ja realizuję te swoje plany i swoje wyzwanie. No ale oczywiście to nagrywanie filmików też działa na mnie mobilizująco. Pozdrawiam.